Czytania dzisiejszej niedzieli, która już praktycznie podprowadza nas pod Boże Narodzenie, mówią o domu. Bóg obiecuje najpierw Dawidowi w pierwszym czytaniu, że zbuduje mu dom i królestwo, które będzie trwało na wieki, wiecznie w obecności Boga przed nim. I potem Archanioł Gabriel, który zwiastuje Maryi, że będzie on wielki i będzie panował nad domem Jakuba na wieki. I taka myśl zrodziła mi się, czytając, słuchając tych słów, myśl o domu. Po pierwsze, pewna zazdrość. Wychowałem się w latach 70. w dzieciństwie, mieszkaliśmy w M4, w czteroosobowej rodzinie, w trzech pokojach, 48 metrów. I może się zrodzić taka zazdrość, aha, dlaczego Pan Bóg obiecuje Dawidowi wspaniały dom, że on mu zbuduje ten dom. To jego królestwo. Ludzie chcą sobie zbudować dom i w tym świecie wiedzą, że trzeba się czasem przepychać łokciami, żeby ten dom rzeczywiście zbudować. Inni biorą ogromne kredyty, których potem są niewolnikami. Dom jest takim tematem bardzo bolesnym, jednocześnie radosnym, jeżeli się uda ten dom zbudować. No właśnie, ale to jest taka płaszczyzna ludzka, taki naturalny poziom rozumienia tej reakcji na te słowa o zbudowaniu domu. Bo oczywiście to słowo prowadzi nas do głębi tajemnicy. O tej tajemnicy mówi zresztą drugie czytanie, że została nam objawiona już w pełni czasów tajemnica Boga, tajemnica sakramentalna. Sakramenty, które wprowadzają nas w tajemnicę Bożego życia, Bożego świata, świata zupełnie nowego. I co Słowo Boże mówi nam o domu i mówi nam o braku domu? Wchodzimy tutaj już na nowy poziom, gdzie gdzieś ta zazdrość wobec innych, którzy mają lepszy dom, znika. Przede wszystkim list do Hebrajczyków, który mówi, i tutaj chciałbym zacytować, przeczytajmy ten fragment o Abrahamie, który wędrował w wierze. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. I o tych wszystkich jego potomkach, którzy wędrowali w wierze, oczekując miasta, które sam Bóg zbuduje. No i oczywiście trzeba zauważyć, że proroctwo zdane Dawidowi, że Pan sam zbuduje mu dom, w przypadku Jezusa jakoś zostały wypełnione w zupełnie zaskakujący sposób, dlatego że no, kiedy miał już się narodzić, to narodził się nie w domu, tylko w stajni. Ci, którzy są synami Abrahama, którzy są synami jego wiary, idą, pielgrzymują do miasta, które Bóg buduje nam w Królestwie Niebieskim, wędrując, pielgrzymując, jakby bez domu. Abraham szedł tam, dokąd Pan Bóg mu wskazał, do miejsca, którego nie znał, poprzez miejsca, których nie znał. Tu też jest całe nauczanie dziedzictwa Jana od Krzyża, który wprowadza w życie wiary tak, że człowiek wędruje na górę Karmel, nie zatrzymując się po drodze, nie zbaczając z drogi, i właściwie idąc w ogołoceniu wiary. Tak więc dom, o którym mówi Ewangelia dzisiaj, to jest dom, którego oczekujemy w niebie. Póki co jesteśmy wędrowcami, a nawet jeżeli mamy swoje domy, mam swój dom, to jest to dom tylko na chwilę.